Witam serdecznie. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj pokazać kadaifi, ciasto kadaifi, które jest też bardzo popularne w Grecji. W Polsce jeszcze nie, dlatego to moja praca jest. Muszę pokazać, w jaki sposób możemy rządzać nasze kadaifi. Jak zawsze moja babcia powiedziała, to jest moje włosy. Wygląda jak babcie włosy. Proszę bardzo. Jest produkty bardzo też delikatne, te samo jak te ciasto filo. Musimy bardzo szybko pracować na to. Tutaj musimy przygotować nasze farsze. Mamy orzechy włoskie, mamy migdały. Muszę dodać oczywiście cukier. Oczywiście trochę cynamon. I mieszamy dokładnie. Już jest gotowe. Tutaj mam masło rozpuszczalne, dlatego muszę wykorzystać to. Muszę smarować pierwsze moje bitwany ze maszu. I naokoło też musi być fajnie smarowana, nie będzie klei się. Jest trochę pracy, oczywiście kuchnia tak musi być. I teraz należy, jaki chcemy robić kawałek. Jak chcemy dużo kawałek robić, to używamy trochę więcej. Ja proponuję, proszę Państwa, taki średni. Średni. I teraz tutaj muszę układać farsz. Farsz do środka układamy. I na ten farsz, jak mówiliśmy, mamy cukier, mamy cynamon, migdał i oczywiście mamy orzechy włoskie. I teraz tak. Ukrywamy lewo. I bardzo musi być ciśnięte. Bardzo ciśnięte musi być. W taki sposób, proszę bardzo. I układamy tutaj do środka. Jeden. Musimy robić trochę szybko. I zawsze na bitwany musi być jeden obok drugiego. Bardzo ciśnięty. Jeden i drugi. Oczywiście te kadaify możemy używać w inny sposób. Te samo jak te ciasto filo. Możemy robić przykład różne rodzaje ser i robimy nadziewany z kadaifi. Będzie bardzo smakowało. Już mamy gotowe. I tu muszę bardzo dobrze, muszę tutaj smarować ze masło. Mój piec już jest prawie przygotowany. Już jest 180 stopni. To znaczy musi być piec wcześniej gorący. I trochę wylewam też dodatkowo. Już ciasto kadaifi jest gotowe. Potrzebuje piec. 25 minut, 180 stopni. Ok, tutaj musimy szykować nasz syrop. Potrzebuję na to cytryny oczywiście. Cukier potrzebujemy. Cynamon. I oczywiście cytryny. I ukroję na pół. I zostawię całą cytrynę, proszę Państwa, do środka. Musimy zostawić około 10 minut. I nasz syrop już będzie gotowy. Już po 25 minut, 180 stopni, nasze kadaifi już, proszę Państwa, jest gotowe. Mamy fajny kolor, proszę bardzo. I teraz, jak powiedziałem wcześniej, musimy wylewać syrop. To znaczy syrop, który jest gorący i nasze ciasto to samo jest gorące. Wylewamy nasz syrop, proszę bardzo. A ja daję wszystko tutaj. Musi być syrop, inaczej będzie... Jak będzie suchy, to w ogóle nie smakuje. Ciasto kadaifi jest importowane z Grecji i jest dostępne na wszystkie delikatesy bomy na całą Polsce. Zapraszam, proszę Państwa, do próbowania robić kadaifi. Jak widzieliście, jest bardzo proste. Jak zawsze ja mówię, kuchnia grecka jest prosta, smaczna i oczywiście zdrowa.